Nadeszła noc, otwarto pędem wagony. Witold Pilecki, wśród osadzonych. Czarne mundury wyciągnęły go przemocą, by z bólem kroczył do Auschwitz, lecz on tam szedł ochoczo. Tam nie było mowy o tym, by czekać na śmierć. Jego wartości i cechy budziły wrogi wstręt. Ciężki krzyż był jedyną słuszną drogą. Nie wybrał złotej korony, założył cierniową. Niemcy bili pałami, on się uśmiechał. Wrodzona brawura, to bohaterska cecha. Raz w środku nocy na mróz wyciągnięto go siłą. Ponad 200 osadzonych tej rzezi nie przeżyło. A konspiracja przybierała na znaczeniu. Choć Pilecki dostał wyrok, był coraz bliżej celu. Bo siłę dawała mu wiara, że w bólu zbawienie ma. Obrona wzorców, a nie celowe czynienie zła. Wyniósł z domu tylko to, co dobre. I żył na co dzień, mając na karku wrogi oddech. Wierny Polsce, autorytet godny. Znakomity żołnierz, dla wielu niewygodny. Poznał siebie, wystawiając się na próbę. Dziękuję za to świadectwo, piję z niego jak ze źródeł. Aby być dobrym, nie wystarczy nie czynić źle. Na to zło trzeba odpowiedzieć dobrem. Był bolszewika i walczył z Niemcami. Odważny żołnierz, ojczyźnie oddany. Ochotnik w Auschwitz, powstaniec warszawski. Swój żywot skończył w łubeckiej kaźni. Do końca wierny złożonej przysiędze. Głęboka wiara i niezłomne serce. W Polsce ludowej oskarżony o zdradę. Skazany na śmierć przez czerwoną zarazę. Żołnierską przysięgę złożył w niepodległej Polsce. Dlatego działał dalej w konspiracji już po wojnie. Człowiek głębokiej wiary i niezłomny żołnierz. Robił tylko to, co dla ojczyzny było dobre. Nigdy nie robił nic dla awansów i zaszczytów. Niepodległa Polska tym kierował się w życiu. W tym temacie nie było dla niego kompromisów. Nie chciał Polski ludowej zarządzanej przez bandytów. Przekazywał raporty polskiemu rządowi w Londynie. A po piętach deptały mu ciągle czerwone świnie. Wiedział doskonale, że gdy złapią go, to zginie. Mimo to robił to, co uważał, że robić powinien. Kiedy był nastolatkiem, to walczył z bolszewikami. Druga wojna, zasłużony we wrześniowej kampanii. Później ochotnik do Auschwitz, powstaniec warszawski. A pod koniec życia torturowany w łubeckiej kaźni. Proces pokazowy chcieli zrobić z niego zdrajcę. Z wyrwanymi paznokciami słyszał kłamstwo za kłamstwem. Do końca został sobą wierny Polsce, mówił prawdę. Strzałem w tył głowy zakończyli jego walkę. Czytał o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Skępis. Nakazał żonie, żeby to czytały też ich dzieci. Starał się żyć tak, aby w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, nie lękać. Witold Pilecki. Bił bolszewika i walczył z Niemcami. Odważny żołnierz, ojczyźnie oddany. Ochotnik w Auschwitz, powstaniec warszawski. Swój żywot skończył w łubeckiej kaźni. Do końca wierny złożonej przysiędze. Głęboka wiara i niezłomne serce. W Polsce ludowej oskarżony o zdradę. Skazany na śmierć przez czerwoną zarazę.